Cześć, mam na imię Asia, witaj na kanale Krzepki Maluch. Jak wychować dziecko? To tytuł książki napisanej przez Ellen White, która urodziła się w 1827 roku. Do historii światowej literatury przeszła jako amerykańska pisarka, której książki najczęściej tłumaczono na języki obce, a w swoich dziełach porusza tematykę związaną z religii, teologii, wolności religijnej, edukacji i zdrowia. Według autorki większość zła niosącego nieszczęście i ruinę ludzkości może być powstrzymane dzięki samym rodzicom. Mamy w swoich rękach przyszłe szczęście naszych dzieci. Fundament pod to układamy w pierwszych 3 latach życia, zaczynając już od niemowlęctwa. Nawyki wykształcone w tym czasie czynią nas albo olbrzymami, albo intelektualnymi karłami. Do 6 roku życia dzieci powinny być wolne, bawiąc się w swobodzie ducha, biegając i skacząc, chronione przed wszelkimi troskami i problemami. Ten czas ma większy wpływ na charakter niż cała reszta. Naszym zadaniem jako rodziców jest chronić dzieci przed przedwczesnym dojrzewaniem. Powinny zachować młodzieńczą świeżość i wdzięk jak najdłużej. Im spokojniejsze i prostsze jest życie dziecka oraz im dłużej chroni się je przed sztucznymi podnietami i niezdrową ciekawością, pozostawiając je pod wpływem przyrody, tym lepiej będzie ono przygotowane do życia, jakie je czeka, zarówno fizycznie, umysłowo, jak i duchowo. Główne założenia autorki to strzec od zła, pozyskiwać uprzejmością i utwierdzać w czynieniu dobra. Jednak jeżeli chodzi o takie podstawy, należy pamiętać również o tym, że dzieci mają bardzo wrażliwą, miłującą naturę i łatwo sprawić im radość i szczęście. Pragną czynić dobro i być posłuszne, ale potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego je prowadzimy, a nie popychamy. Drugie założenie to również równowaga. Przesadna troskliwość i ciągłe zwracanie uwagi na dziecko jest tak samo szkodliwe jak obojętność w stosunku do niego. Rozwinięcie zrównoważonego i harmonijnego umysłu i charakteru odbywa się poprzez rozwój słabych stron, kontrolowanie pragnień i skłonności, tłumienie nadmiernie silnych dążeń. Aby możliwy był rozwój fizycznego zdrowia i zrównoważonego charakteru, potrzebny jest ruch, pogoda ducha oraz otaczająca dzieci szczęśliwa i miła atmosfera. Wtedy mówimy o równowadze. Trzecie założenie to jedynym ratunkiem przed złym wychowaniem jest Jezus. Słowo Boże ma być standardem i na pierwszym miejscu. Przykazania regułą życia, a żywa wiara jak złota nić powinna przebiegać przez życie. A nauki Boże powinny być kojarzone ze wszystkimi zdarzeniami codziennego życia w domu. Rola matki to jest czwarte, ostatnie założenie. Jej wpływ jest nadrzędny, a jej słowo powinno być prawem. Wierna matka nie będzie wyznawczynią młody ani domową niewolnicą spełniającą kaprysy dzieci. W domu okazuje uprzejmość, cierpliwość, miłość. Pokonuje porywczość i dąży do najwyższej kultury umysłu i duszy. Zachowuje spokój ducha, miłujące serce, czyste aspiracje i umiłowanie tego, co święte, uczciwe i czyste. Musi być stanowcza, konsekwentna i nieugięta, no i zachowująca prostotę i wierność. Dając przykład, nauczysz dziecko mówienia nie. Staraj się zachować świeżość umysłów i gromadź obietnice Słowa Bożego. Matka musi również nawyknąć do myślenia i do studiowania otoczenia, doświadczenia innych i zwracać szczególną uwagę na różnice i ostrożnie poddawać potem te metody, które wydają się wartościowe. Musisz toczyć walkę o dziecko, której samo nie jest w stanie stoczyć. Twoje dzieło to zganić diabła, gorliwie szukać Boga i nigdy nie pozwalać szatanowi wyrwać dziecka ze swoich ramion. Bądź spokojna, wolna od skrajnych emocji i pośpiechu, nie zajmuj się zbyt wieloma sprawami. Twoje usposobienie powinno być wesołe i żywe. Zamiast spędzać czas na nigdy nie kończących się zajęciach domowych, uczyń wieczór przyjemnym i błogosławionym spotkaniem całej rodziny po obowiązkach i trudach dnia. Dzisiaj jest Twój dzień powołania.
odpowiedzialności i możliwości. Poprzeczka jest wysoko, prawda? Nie martw się. Jest też parę wskazówek, jak to osiągnąć. Ale najpierw jeszcze odpowiedź na pytanie, czego nauczyć dziecko. Najważniejsze lekcje to rozumować od przyczyny do skutku. Zakorzenić w dziecku, że jest panem, a nie niewolnikiem. Lekcja panowania nad sobą oraz posłuszeństwa rodzicom w panu. Wśród innych cennych życiowych cech, których trzeba nauczyć dziecko, autorka wymienia również pogodę ducha, ufność, łagodność, kształtowanie smaku i gustu. Umysł, podobnie jak ciało, musi mieć czysty pokarm, by zachować siłę i zdrowie. Samowystarczalność, unikanie nawet pozoru zła. Zapobiegliwość, zdecydowanie w pełnieniu obowiązków, niestrudzona wytrwałość i pilność, siła woli, nieugiętej woli, cierpliwość. Warto też nauczyć dziecko szacunku okazywanego w słowach, spojrzeniach i czynach, czci do autorytetu, pomagania rodzicom, przyjaźni i pomagania rodzeństwu. Ucz uczciwości wobec siebie i wszystkich, z którymi się stykają. Wrażliwości, opiekuńczości, współczucia, serdecznej wrażliwości, wykonywania pracy dla społeczeństwa, nieustannego pragnienia czynienia więcej dobra, niesienia pomocy słabszym i nieświadomym, wyrozumiałości dla bliźnich, okazywania stałej uprzejmości chorym, starszym, nieszczęśliwym, jak również grzeczności. I trzeba je nauczyć, że wszystko na świecie podlega jakiemuś prawu, a nieposłuszeństwo przynosi cierpienie, zamęt i nieszczęście. Autorka porusza również kwestię poznania dziecka z Pismem Świętym i Bogiem. Oto co mówi w tej kwestii. Należy uczyć religii z pogodą ducha i miłym nastawieniem, a nie w duchu potępienia. Uczyć mamy cierpliwie, uważnie, pilnie, z wyrozumiałością czterech najważniejszych rzeczy. Trzymania się Jezusa, podążania bezpiecznymi ścieżkami, jak szanować sprawy religijne oraz szczerości do Boga i wyznawanych prawd i zasad zawartych w Piśmie Świętym. Bo Biblia jest kopalnią prawdy i piękna. I zadaniem rodziców jest przedstawić to w sposób interesujący i atrakcyjny, używając map, ilustracji, tablic. Nauczanie myśli zawartych w Biblii wymaga szczególnej gorliwości i jasności wkładu i doskonałej metody. Czytanie Biblii ukoi, uspokoi, uwznośli i uświęci serce. Nie ma takiej sytuacji w życiu, takiego okresu w ludzkim doświadczeniu, dla których nauka biblijna nie byłaby gruntownym przygotowaniem. Takie nauczanie dzieci spełniające standard Biblii wymaga czasu, wytrwałości i modlitwy. Należy o nie dbać, nawet kosztem zaniedbania innych spraw domowych. Gdyby Biblia była studiowana tak, jak powinna, wówczas ci, którzy ją studiują, staliby się intelektualnymi mocarzami. Zagadnienia poruszane w Słowie Bożym, wzniosła prostota wypowiedzi i szlachetne tematy przedstawione do przemyślenia rozwijają w człowieku cechy, których nie można rozwinąć w żaden inny sposób. Nie sposób oszacować dobrych efektów godziny albo 30 minut spędzonych każdego dnia na pogodnym i wspólnym studiowaniu Biblii. Wieczory to bardzo cenna pora, którą można wykorzystać właśnie na to. Ustalcie pory nabożeństw porannych i wieczornych. Te pory nie powinny podlegać dyskusji ich okolicznościom. Jak ma wyglądać takie nabożeństwo? Wybieramy interesujący i łatwy do zrozumienia fragment Pisma Świętego, dosłownie kilka wersetów. Dodajemy ilustracje, komentarze, może pytania. Jest czas na pieśń i modlitwę. Krótkie, szczere, proste i rzeczowe. Módlcie się mocnym głosem, podnosząc głowę do nieba. Przemówienia, jeżeli będą jakieś, mają być krótkie i rzeczowe. Zbyt wiele słów podobne jest do przejedzenia przy stole. Pamiętajmy, że modlitwa jest źródłem mądrości, siły, pokoju i szczęścia. Modlitwa jest takim murem obronnym otaczającym dzieci, dlatego warto codziennie pomodlić się razem krótko przed wyjściem z domu. Szczególnym dniem jest sobota. Już w piątek przygotujcie odzież, dom oraz posiłek. Prosty i mniej obfity, ale z dodatkiem czegoś szczególnego na ten szczególny dzień.
Nie pracuj wtedy i większość czasu spędź właśnie z dzieckiem. Zabierzcie dzieci na łono przyrody, uczyń sobotę najmilszym i najszczęśliwszym dniem tygodnia. W myśl tekstu zawartego w Piśmie Świętym w Księdze Wyjścia, 20 rozdział, 8 po 10 wiersz. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Prowadź je do Chrystusa z miłością, delikatnie i gorliwie. Szczęśliwi rodzice, których czułość, prawość i cierpliwość objaśniają dziecku Bożą miłość, prawość i cierpliwość. Uczą je miłości do Ojca, wiary w Niego, okazywania posłuszeństwa Jego woli, co wyposaża je w majątek cenniejszy niż wszystkie skarby świata. Oprócz konkretnych cech jest też parę nawyków, które powinniśmy nauczyć dzieci. Takich jak nawyk regularności, wstrzemięźliwości i właśnie systematyczności. Mają moc tworzenia spokojnego i pogodnego usposobienia. Porządku, nawyk porządku, pracowitości, posłuszeństwa. Szczęście zależy od posłuszeństwa słowom, tak mówi Pan. Nawyk opanowania, schludności, staranności, dokładności i sprawności w działaniu. Nie pozwalajmy dziecku robić czegoś 2 godziny, jeżeli może zająć to 15 minut. Umysł trzeba przyzwyczaić do myślenia, a pamięć ćwiczyć do zapamiętywania wyznaczonych zadań. Dobre nawyki są szczególnie ważne, jeśli chodzi o 3 filary: o jedzenie, ubranie i spanie. Pewnie teraz chwycicie się za głowę. Rany, jakie to, jak tego wszystkiego dokonać? Pamiętajcie, że przykładem uczyniście więcej, niż można osiągnąć jakimikolwiek innymi środkami. Zawsze pamiętajcie, że wasze spojrzenia, słowa i czyny mają bezpośredni wpływ na przyszłe życie waszych dzieci. Wasz sposób bycia, wasze słowa są dla nich podręcznikiem, więc najprostsze będzie bycie przykładem. Bycie takim, jakim chcielibyście widzieć wasze dzieci, gdy w przyszłości założą rodziny. Mówcie do nich tak, jak chcielibyście, aby one mówiły. Zatem znamy już główne założenia, czego powinniśmy nauczyć dziecko, jakich nawyków. Teraz przejdziemy do 3 najważniejszych filarów, na które autorka kładła w książce największy nacisk. Pewnie dlatego, że te czynniki mają największy naturalny wpływ na kształtowanie małego człowieka. Warto więc wykorzystać i pokierować, aby uczyły tego, czego chcemy. Filary te to miejsce nauki i sposób, zdrowie oraz inteligentna dyscyplina.